Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV, powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jaszyn. No w PLFA teraz mamy de facto winter break, nic się nie dzieje, ale w sobotę byłeś z naszymi chłopakami na kampie w Poznaniu. Powiedz, jak tam było? No niesamowicie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego kempu. Żałuję, że od nas mogło pojechać tylko dwóch zawodników, a nie dużo liczniejsza grupa. Kemp dosyć szybko zorganizowany. Wojciech Andrzejczak miał tylko tydzień, żeby go zorganizować. To było TAG European Clinic z Jimem Krainerem, byłym head coachem Boise State, Iowa State. Z Boise wygrał mistrzostwo NCAA i dywizji pierwszej AA. Był też trenerem w Arena, we Francji, w wielu miejscach. Świetny gość. Teraz już w podeszłym wieku, ale dalej żywy i bardzo zabawny i z wielką, wielką wiedzą. No i z Lee Rowlandem, offensive koordynatorem od wielu, wielu lat w drużynie Swarco Tirol Raiders, która jest bardzo dobrze znana z relacji meczowych. To był bardzo, bardzo wartościowy kemp. Olbrzymia wiedza, najlepszy, na jakim do tej pory byłem. Olbrzymia wiedza, którą nam przekazali i co najważniejsze, był on dostępny, otwarty dla wszystkich, bezpłatnie, a co więcej, za darmo zawodnicy dostawali sprzęt. Było na koniec losowanie, gdzie wylosowali pięciu zawodników, którzy dostali pada, spodenki, jakieś tam opaski, więc ja byłem w szoku. Podobno tam jakieś przelewy z NFL wchodzą w grę. Natomiast to jest świetna rzecz i bardzo mocno kontrastuje z kempem PLFA, gdzie niestety jest on dosyć drogi i trochę nad tym ubolewam, bo wielu zawodników, którzy chcieliby tam pojechać, nie będzie miało takiej możliwości ze względów finansowych. No tutaj tak wielu zawodników nie było, głównie zawodnicy Kozłów i Patriotów, bo to w Poznaniu, ale to wydaje mi się, że przez ten short notice, chyba że niektórzy uznali, że Lee Rowland i Jim Krainer nie są wartościowymi. Nie sądzę, myślę, że to była kwestia tego short notice. No, myślę, że tak. Parę osób znanych z PLFA, był head coach naszych rywali, Silesia Rebels, Jakub Samel razem z członkiem sztabu Wojciechem Dziedzicem. Był head coach Bielawa Owls i Wałbrzych Miners Paweł Sołtysiak. Były też osoby związane z Kozłami, sztab trenerski Karol Śliwoniuk, Bartek Kinnes. Trener Kozłów Bill Moore, były head coach Angel Storun, więc bardzo dużo osób z PLFA. Z tego co mówisz, to tam było więcej trenerów i menedżerów niż zawodników. Nie, zawodników też było dużo, aczkolwiek to było w pierwotnym założeniu, wydaje mi się, miała być klinika trenerska, więc zawodnicy mieli być takimi manekinami, ale wydaje mi się, że zawodnicy też bardzo dużo wynieśli z tej części, szczególnie praktycznej. Bo część teoretyczna rzeczywiście była bardziej pod trenerów, bo tam były tematy jednak bardziej sophisticated i naprawdę było warto, bo to było pierwsze szkolenie, na którym ja się prawie w ogóle nie nudziłem. A są jakieś pomysły na następny taki camp? No miejmy nadzieję, to by trzeba było już pytać Wojta. No to będziemy z nim rozmawiać. Za nami kolejny tydzień rozgrywek NCAA. Mieliśmy spore niespodzianki. Tak, były. No ja nie wiem, czy niespodzianki, bo... Ale jedno dużą. Parę rzeczy się wyklarowało w tym tygodniu, tak? Bo mieliśmy Ohio State, Michigan State. Michigan State, no od początku oglądałem ten mecz. Oni naprawdę defensywę mieli super i zdominowali Ohio State. Wygrali ten mecz. Ohio State był numer 3 w playoff rankings, to teraz na pewno wypadną z tej pierwszej czwórki. Rozmawialiśmy o tym też cały rok, że Michigan State ma bardzo dobrą defensywę, że czekamy na ten mecz Michigan State-Ohio State, że może być bardzo ciekawy, że Michigan State może namieszać. No Michigan State z jedną porażką, Ohio State z drugą porażką, ale to co się stało po meczu Ohio State-Michigan State, to chyba jest najciekawsze. Ezekiel Elliott, tak, zaczął, że on już idzie do NFL-u, że tutaj trenerzy nie wiedzą co robią, że w ogóle jego nie wykorzystali, że game plan był do dupy. No myślę, że jeśli wybiera się do NFL-u, to naraził swój draft stock takimi komentarzami i były one na pewno zbyteczne. Zarówno on, jak i Cardale Jones nie pokazali się w tym meczu. No.
No i ale cała drużyna jakby zaczęli się gryźć między sobą po tej przegranej. No tak, to nie wróży dobrze dla nich. No, oni dawno nie przegrali, tak? To 23 mecze rzędu. To jest problem tych drużyn, które dużo wygrywają, jak przyjdzie gorszy moment. Nie wiedzą co zrobić. Ja się też tego boję. No to zrobimy preseason z kimś z top ligi i wtedy będziemy wiedzieli. No a jak nam się powinie noga i z nimi też wygramy? No to trudno, będziemy wygrywać. No ale wracając do NCAA, to druga niespodzianka to Baylor, Oklahoma State. Mm-hmm. Oklahoma State do tej pory bez porażki, ale Baylor to na początku był w tym miksie top four. I teraz mamy ciekawą sytuację Big 12, tak? Bo mamy Oklahoma, która gra w tym tygodniu z Oklahoma State i Oklahoma była siódma w rankingu, no i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo Oklahoma State wyjdzie z tego meczu już z tą porażką i będzie chciała grać z tego spoilera. Oklahoma State to wielka rywalizacja pewno cięci na Oklahoma. No i tu jest ta ciekawa dyskusja też, biorąc pod uwagę Notre Dame i czy oni powinni być w tej czwórce, czy nie powinni być w tej czwórce. Bo jeżeli Oklahoma by się znalazła razem z, czy oprócz Notre Dame, czy obok siebie byłaby ta dyskusja, no to jest zawsze ten argument, że okej, Oklahoma miała tą jedną porażkę, ale przegrała z Teksasem, a Notre Dame zlał Teksas na początek. A jedyna porażka, którą ma Notre Dame, to jest z Clemsonem, z którym przegrali dwoma punktami, a Clemson jest numer jeden, tak? Czyli tu jest ta dyskusja, którą moim zdaniem to jest tak troszeczkę zbędna, bo tak czy inaczej moim zdaniem wezmą Notre Dame do czwórki, jeżeli będą mogli, bo ma ten national fanbase, czyli mają fanów w całych Stanach i tu jeżeli chodzi, no o czym mówimy, o pieniądzach, tak, o reklamie, o widowni, o widzach, no to wezmą ich, bo wiedzą, że więcej osób będzie oglądać ten mecz, tak. No to jak NCAA, to i też NFL. Jak ci poszło w tym tygodniu fantasy? No jeszcze nie wiem do końca, bo przed nami Monday Night Football, co prawda jak już będzie odcinek wyemitowany, to już będzie po tym meczu, tak. A w moich składach dużo patriotów, Brady, Blunt, Chandler Jones, Steven Gostkowski, może być różnie. Natomiast jeden mecz praktycznie mam pewną wygraną, w drugim meczu bardzo dużo zależy właśnie od Blanta i od Brady'ego, bo oni jakby ciągną moją ofensywę fantasy football. Natomiast ja mam duży problem, bo moi running backy mają problemy. Marshawn Lynch niespodziewanie nie grał w meczu Seattle. Tak. Zastąpił go Thomas Rawls. Niesamowity mecz. Ponad 250 yardów ze scrimmage. Dwa przyłożenia. Ten zawodnik dominował i pomógł Seattle wygrać spotkanie. Russell Wilson też w dobrej formie. Dwa przyłożenia do Tylera Locketa. No i to był niezły mecz. Drugi z moich running backów, Justin Forsett, kontuzja. Aaron Donald, który terroryzuje w tym roku ofensywną linię przeciwników, rzucił nim jak szmacaną lalką i złamał mu rękę o murawę. No i w jego miejsce Buck Allen. Ja tego zawodnika nie mam nadzieję, że uda mi się go ściągnąć z waiver wire. Natomiast Baltimore jako drużyna wygrała po dość emocjonującej końcówce. Tam dużo się działo pod koniec meczu z St. Louis. Nietrafione field goale w obie strony. I na samym końcu Tucker przypieczętował zwycięstwo drużyny z Baltimore, która w potężnych opałach, bo jak się okazało po meczu, Flacco zerwał ACL. Tak, już go nie ma do końca sezonu. Tak, więc stracili running backa do końca sezonu i quarterbacka do końca sezonu, więc nieciekawie w Baltimore. No w ogóle była ciekawa niedziela w NFL, bo Carolina nadal bez porażki pokazali duże zwycięstwo. Tampa Bay pokazało wielkie zwycięstwo nad Philadelphia, po prostu nie wiadomo skąd to się wzięło. James Crabless, Winston, niesamowita postawa. 5 przyłożeń podaniowych, każdy do innego receivera, to pokazuje świetną dystrybucję tych podań. A żeby było ciekawiej, to on mógł mieć 6 przyłożeń do 6 różnych receiverów, gdyby grający z 11 zawodnik Tampy złapał piłkę w polu punktowym, jednak zaliczył koszmarnego dropa. Więc tutaj James jak nie James. No. Cincinnati po starcie 8-0, to teraz druga porażka z rzędu. Co z tym? Coś się zatrzymało. AJ Green nie miał najlepszej formy, nie może tego występu znowu zaliczyć do udanych. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, no Cincinnati zaczęło świetnie, ale jak widać ten start 8-0 nie wystarczy. Kto wie, może nie wejdą do playoffs, bo mogą skończyć 8-8 i to może nie wystarczyć. Kto wie, natomiast
Arizona świetnie gra. Arizona jest niesamowita. Carson Palmer jest moim quarterbackiem w jednej z lig. I no, trzymasz, mam tam Tonego Romo, mam tam Bena Roethlisbergera i cały czas nie mam dylematu, bo wiem, że Carson jest z nich najlepszy. No, Tony Romo to pokazał, że to stety czy niestety, że on jest sercem tej drużyny. Wrócił do Dallas na ten mecz z Miami. Dallas wygrywała 14-0. Wyglądało, że znowu Dallas się załamie, tak jak w poprzednich 6 meczach i wszystko się rozsypie, bo w pewnym momencie było 14-14, ale on dalej pociągnął tą drużynę i ostatecznie wygrali wreszcie 24-14. To plus fakt, że Eagles przegrali i Washington przegrał, powoduje, że Dallas tak naprawdę to jest blisko w tej dywizji, ale to, co mnie zaskoczyło, oglądałem ten mecz, jest to, że Tony Romo, sama jego obecność, jaki to miał wpływ na całą drużynę, bo nie tylko na offense, ale na defense też. Defense niesamowicie grał, tak jak do tej pory nie grał. No powiem Ci, mówisz o defensie, ja jednak wrócę do offensu. Uruchomił Gavina Escobara, tak. Uruchomił Terrence'a Williamsa, więc dwóch zawodników, którzy byli mniej widoczni przy innych quarterbackach. Matt Cassel i Brandon Whedon to jednak kilka klas niżej. No i też coraz lepiej Dez Bryant, w końcu przyłożenie. No i Jason Witten też łapał, ta chemia była widoczna. No Jason Witten to wczoraj ustanowił nowy rekord, najwięcej meczów z rzędu ugranych jako Dallas Cowboy, bo wcześniej było 196 Bob Lilly, ale to był jego 197 mecz z rzędu. No i Darren McFadden, bardzo fajnie. 130 jardów, tak. Tak, tak. Bardzo fajnie. Turbin, ten, którego dopiero wzięli w tym tygodniu, też miał parę fajnych biegów. Tak, tak. Powiem Ci, zaskoczyło mnie to. Oni tak zbierają tych running backów ze Seattle. Wcześniej no wczoraj pokazywali taką statystykę, że chyba 15 running backów mieli w pewnym momencie na swoim rosterze w tym roku. Różnych. A, sumarycznie. Tak. Brali przed sezonu, w trakcie sezonu Christian Michaela, który też grał w Seattle. Wzięli teraz Turbina, który też grał w Seattle. Więc no, zbierają tam. Kto wie, może następny będzie Fred Jackson, a może emerytowany Marshawn Lynch, bo jeśli tak dalej pójdzie, to Thomas Rawls zajmie jego miejsce. Zobaczcie, a co powiesz o Osweiler, quarterback w Denver? Czy wchodzi teraz na miejsce Manninga, czy jednak nie? Znaczy no wchodzi, bo Peyton chyba jest, jakby jego kontuzja będzie się przedłużała tak długo, jak będzie trzeba, bo myślę, że ta drużyna była obciążona trochę Peytonem. W tym roku on grał już coraz słabiej. Kwintesencją było to 4 interception w tym przegranym meczu, gdzie zastąpił go Osweiler w jego trakcie. Osweiler nie zachwycił w tym meczu, natomiast grał poprawnie. I to wystarczy. Takim menedżerem meczu. Tak, to wystarczy dla takiej drużyny, która ma Demariusa Thomasa, Emmanuela Sandersa, teraz też Vernona Davisa w ofensywie i paru running backów, jak zwykle w Denver running back by committee. Tak. No, tak naprawdę wydaje mi się, że Peyton Manning już szuka pracy na... No już pracy nie musi szukać, no, może szuka zajęcia. Szukają dla niego pracy, bo podobno już jest przymierzany do Cleveland Browns i do Tennessee Titans jako front office. No, być może. Myślę, że kariera będzie kontynuowana w NFL dla Peytona bez żadnego... Na pewno, bez... To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Nie ma dzisiaj z nami Krzyśka Krzemienia i nie, nie będzie. No będzie od czasu do czasu, będziemy go ściągać. Tęsknimy, bardzo tęsknimy. Dziękujemy, że nas oglądacie. Enjoy. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie. Do zobaczenia.